Halo, halo, hej, cześć, dzień dobry wieczór. Ja jestem Edwin i witam was w kolejnym odcinku z gry Dead Space, gdzie powoli zmierzamy do tego, by spotkać się z Hammondem i odzyskać jakąś część z naszego mikrostateczku, którym sobie tutaj przyleciliśmy. No, dobra, może nie taki mikro, ale porównanie do USG Shimura, po której się kręcimy, to jest mikroskopijny. A przy okazji spotkaliśmy także nekromorfów sepitsterów. Coś mi się tu miotło, czy mi się wydawało? Proszę tego nie robić. Pani ma... Droga pani... Panie płaszczkomorfie. Proszę mi... Proszę mnie tutaj nie transformować tych martwych i spokojnych żołnierzy w... Speedsterów! Nekromorfy speedsterów. Proszę tego nie robić. Byłbym niezmiernie bardzo wdzięczny. Okej, tędy nie wyjdę. Czyli po prostu sobie weźmy naszą baterię i przenieśmy ją w miejsce, gdzie przenieść ją musimy. I okej, mamy windę. I gdzież to nasz winda zabierze? Chyba do góry, są to po znaczku. Mr. Clark, I need to speak with you. My name is Terence Kine, Dr. Kine. Listen to me. There isn't much time. If you really can repair the shuttle, there is a better use for it than just running away. You must understand, the forces at work here are greater than you can imagine. If you leave now, you condemn all humanity. The planet will never stop, never rest, unless the marker is returned. Don't you see? The church is wrong. This is all a trap. I've seen it. Please, you must help me. Okej, koniec końców, pamiętam, że chyba Mark odniesiemy. Ale jak to się skończy, to nie będę wam mówił. To, co się wydarzy, to będą niezłe wiksy. Które znam, które akurat pamiętam. To akurat wiem, co się tam będzie działo. Ale wy nie musicie jeszcze wiedzieć. Wy się dowiecie w swoim czasie. Mianowicie w ostatnim odcinku. Góra w dwóch ostatnich. Okej, tam się jeszcze łapęcja tylko kręci, a tu są kamikaze. Mogłem to przewidzieć. Absolutnie mogłem to przewidzieć. Ci dam. Okej. Wyeliminujmy to. Odcięliśmy to tak, że nawet nie wybuchło. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Ale w sumie. Weźmy sobie, naładujmy życie ponownie. I tutaj była apteczka. Tak, apteczka, tak, apteczka. Więc weźmy sobie naszą podwójną apteczkę. I wracajmy przez drzwi. I... Dobra, co ja tutaj mam? Trudy mam iść w ogóle. I mam iść proste. Ale ja poproszę węzeł. Zwiększymy sobie ostatecznie pojemność naszej pile plazmowej. Oj! O, satysfakcja. Nawet bardzo wielka. I fajnie to wygląda, jak oni wybuchają. Mamy nasz karabin. Tak, ja chcę zerknąć tutaj, mamy amunicję do piły plazmowej, coś się świeci. Dziennik audio scanner, dobra, posłuchajmy. We have hostiles on board. This is not a drill. Hostiles are alien. Repeat, alien and extremely dangerous. All personnel have weapons ready and fire at will. Okej. Jest srogo. To widać. Definitywnie. Jaki jest sens, żeby to robić? Nie wiem. Zmarnuję tylko amunicję bodajże. Ale spróbujmy. Okej, do niebieskich nie mogę strzelać. Mogę się tego domyślić. Tylko do czerwonych.
Dobra, trochę skupienia. Niebieski to nie, zostawiamy spokojnie. Hadysz, czerwony. No i nie udało mi się łowić w wyniku, ponieważ no spierdzieliłem to. Jak chcę jeszcze raz spróbować. Niebieski to nie, zostawiamy. Niebieski. Czerwony, hadysz, jest załatwiony. I bum. I cyk. Chcę, że zestrzelimy 10 perfekcyjnie, nie zabijając żadnego niebieskiego. Bo jak zestrzelimy niebieskiego, to oczywiście będą punkty minusowe, a tego nie chcemy. Okej, cyk czerwony. Cyk czerwony. Na to by było to trudniejsze, ponieważ bardziej myszka lagowała i był trochę ograniczony ograniczona przestrzeń. Plus ja to chyba robiłem nawet na touchpadzie, wydaje mi się. Głowy nie dam, ale to mi się tylko wydaje. Czy ja coś za to dostanę? Chyba nie. Nie, dostaję ostrza do rozpruwacza. Ale mech. A czy coś mi tu jeszcze wyskoczy? Chyba nie. Więc otwórzmy sobie warsztacik i ulepszmy do końca naszą piłę plazmową. Tak jak był plan, czyli maksymalna pojemność i maksymalne obrażenia. A potem nie wiem, szczerze powiedziawszy, co mi da w ogóle moduł kinezy, zasięg mi to podciągnie, a moduł stazy, czas i energia. Mech, mech, mech. Ja myślę, że tak. Że ulepszymy do że teraz ulepszymy do końca kombinezon, tak całkowicie, czyli z tlenem. Chociaż jest sens inwestować w tlen, tak teraz na jaką to myślę, to nie wydaje mi się, bo takie najważniejsze tlenowe etapy mamy już chyba za sobą. Jak on żałośnie umarł, był taki... Tak z dupy, całkowicie jakie... Infinity Snap! O shit! To wiele wyjaśni. I nie zgadnę. No oczywiście, że tak. Zepsuł się laserek. Dobra, gdzie ja w ogóle mam iść? Mam iść przed siebie. W takim razie... Zróbmy tak. I cyk na drugą stronę. Halo, 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 kolego, kolego. Nie szalej. Nie cwaniakuj. Nie bądź taki hopsiup do przodu, co? Widzisz, jak to się dla ciebie skończyło? No ja myślę, że co, że kurde speedster jest już nietykalny. A co to? Mech. Ja sobie to odpuszczę, ale sobie otworzę skrzyneczkę i też sobie to odpuszczę. Z rozprowadza jakoś super nie korzystam. Także wydaje mi się, że... Tylko pytanie, z której strony to wylezie. To jest dobre pytanie w tej chwili. Jeszcze coś. Dabusz! I to chyba tyle, to chyba wszystko. Ale weźmy sobie kredycik. Amunicja do piłki plazmowej sobie zawsze wezmę, w sumie zawsze w cenie. Amunicja do piłki plazmowej jest dobra. Kredyty też są zawsze w cenie, jak najbardziej. Węzeł mocy też. No dobra, niech będzie amunicja do karabinu też. Czasem mi się zdarza używać, więc niech będzie. I okej, tu nic na mnie raczej nie czyha. Chociaż nie, bo coś tam słyszę, a tam się coś kręci. Już nie. Okej. Apteczki nie wezmę, żadnej małej apteczki nie mam do użycia raczej. No niestety nie. No nic. W tym razie sobie cyknijmy zapis.
Zawsze to będzie coś. I idziemy do koszarów. Przygotujemy już oczywiście broń. Bo to raczej łatwe nie będzie. Że tak mi się wydaje. A w sumie weźmy rozpruwacza. Dobra, tylko ja muszę tutaj uważać, bo nie chciałbym go rozpruć. Nie chciałbym go rozpruć przy użyciu rozpruwacza. Ej, ty jeszcze żyjesz? Ty, nie cwaniakuj, co? Dobra, nie. To nie ma sensu, weźmy piłę plazmową. Działa lepiej. Jest bardziej skuteczna. I celniejsza. Wow, halo! Jest i speedster i kurna grzmotną ładnie o glebę. Dzieciakowi podziękujemy. Ja pier ty kole, no. No halo, halo. Ej, ponóżka. Znowu słyszałem to. Trafiłem, dobra. Też tak mówię, cwaniaki. I co wy na to? To definitywnie jeszcze nie koniec. Ponieważ kwarantanna jeszcze nie zeszła. Czyli coś i tu sobie jeszcze na nas czeka. I dobra, i z głowy. I super. Taka kredyty, ja iść tam. W takim razie z chęcią sobie w sumie zerknę do tych drzwi tutaj. No i do szafeczki. Karabin to mech. Pododajmy sobie życie, bo trochę straciliśmy. No dobra, tutaj wiele nie zdziałam. Tu otworzyłem, tak, tu otworzyłem, tu mamy po prostu amunicję do karabinu. A tu mamy apteczkę potrójną. Absolutnie nie to chciałem zrobić. No ale dobra, no cóż, niepotrzebnie zużyłem jedną apteczkę podwójną, całkowicie niepotrzebnie. Ale mówi się trudno, idzie się dalej. Przeżyjemy to jakoś. Co tu mamy? Staza, ostrza do rozpruwacza, to mech. Kredyty sobie wezmę. Oczywiście, jakżeby inaczej. Troszeczkę amunicji do piły plazmowej. Ja jestem jak najbardziej na tak. Kolejne kredyciki. Tutaj chyba już zerkałem do tej skrzynki. Nie, ale ona jest zamknięta i tak. A przy okazji mamy też magazyn. Fajnie. No więc tak, kredyciki kolejne. Dziennik tekstowy. To za chwilkę. Tu jeszcze sobie wezmę te. Amunicję do piły plazmowej. I jeszcze bym się tak na szybko przebiegł tutaj tak przy ścianie. A nóż widelec znalazłby na przykład schematy do tego nowego kombinezonu. Ale niestety takiej opcji, jak widać, nie ma. No nic. Trudno się mówi w takim razie. Zerknijmy sobie jeszcze na szybko do magazynu. Bo może tak po prostu się samo zrespiło, samo z siebie. Chociaż trochę wątpię. To w dwójce się samo z siebie respią te kombinezony. Ale tutaj niestety nie. Także skoro się nie znalazło, to nie będzie do kupienia. No ale dobra, co my tutaj mamy? Tylko do trzy to priorytet czarny od szef sztabu obrona ziemi, od do wiadomości, komandor Shepard? Cadigan F. Operacja białe światło, miejsce system Aegis, planeta nieokreślona, cel gruntowne oczyszczenie. Złamanie rozkazu rządu przez statek CEC USG Ishimura uważa się, że odzyskali znak 3A. Służby specjalne potwierdziły system, ale nie były w stanie podać dokładnego położenia planety. Służby specjalne zalecają ostrożność, jeśli
Jeśli wydobyto znak 3A, zarażenie przez śmiercionośny organizm stanowi wiarygodne zagrożenie. Uda się do systemu Aegis, zająć pozycję poza zasięgami obserwacji i czekać na sygnał z Ishimury w celu potwierdzenia położenia. Zgaduję, że to nie wyszło najlepiej. Że cały misterny plan poszedł w jasną, ciasną cholerę. Cholerę, nieraz mówię, tu nie będę się już tutaj powstrzymywał. Ale koniec końców i tak muszę jakieś tam słownictwo ograniczyć. Trzeba się dosyć ograniczać, jeśli chodzi o wulgaryzmy przez strumyki, które wprowadzę. Nie wiem czemu. Ale wydaje mi się, że to jest lepiej, że na kanale jest trochę mniej wulgarne, niż jestem na żywo. Co prawda gorzej to wychodzi z Robsonem, ponieważ tam już po prostu się niczym nie przejmujemy i jedziemy na pełnej. Tak już mamy. Mordo, właśnie straciłeś najlepszą okazję, żeby przeżyć. Stary, ja już tyle tutaj przelazłem, tyle nekromorfów ubiłem, ja naprawdę jestem chodzącym terminatorem do nich. Gdybyś postanowił zostać ze mną i mi towarzyszyć, to mi byłoby raźniej, a ty byś miał szansę przeżycia. A tak to widzisz, pobiegłeś się z tą cholerę i niestety już długo nie pożyjesz. Bardzo przykro, ale taka jest prawda. Wolę chciałam iść. Tu mam iść. Tamtędy wyszedłem w sumie, dobra. To ma sens. Okej. Okay. Ja wiem, gdzie jestem. Orientuję się mniej więcej, plus minus. Tu już coś było otwarte, to nie przeze mnie chyba. Ale domyślam się, przez kogo. Ale okej. Okay. Wejdźmy sobie na górę. I... Okej, dogie. Chajmy to przed siebie, ile się da. Już chyba więcej... Dalej się nie da... Ała! Przebiegniemy na drugą stronę. No i niestety tego nie popchnę dalej, ale chciałbym zobaczyć, co się tam dzieje, no tak średnio, średnio widzę, szczerze powiedziawszy. Jeszcze nie, Isaac, jeszcze nie. Wstrzymaj, konie. To jest zły pomysł. I teraz coś z tym zrobię? Też tak średnio. A bo ja mogę to przesuwać na boki. Okej, okay, dobra. To ma teraz trochę większy sens. Czy teraz dam radę popchnąć dalej do przodu? Tak, teraz dam radę to na spokojnie przepchnąć dalej do przodu. Okej, okay, dajmy to trochę teraz z tym na prawo. Ja się tu sfajczę as fuck. Co ja tutaj dokładnie zrobić, nie jestem pewien. Czy ja to popchnę do przodu bardziej? Nie, już nie. Więc zgaduję, że trzeba działać szybko. Bożem podziałał szybko. Nie zdążyłem sobie naładować życia. A for fuck's sake! Okej. Okay. No nic. W którym miejscu wyląduję? Powiem teraz zastanawiam najbardziej. A, zrespiłem się tutaj. Dobra, czy był sens, żeby zaglądać w to miejsce tu? Nie było nam jeszcze sensu. Więc po prostu wyjdźmy stąd na drugą stronę. Jeszcze na drugą stronę, no na górę. I tak, przesuńmy sobie trochę to i pchajmy to do przodu. Dobra, ja sobie muszę poniszczyć te chyba. O to w tym chodzi. A ja oczywiście, że nie zojarzę jak należy. A to z tej strony cały czas będzie...
Okej, okay, dobra, rozumiem, że trochę chyba udupiłem. Dobra, zrobimy to inaczej. Zrobimy przebiec. Nie uda mi się, jestem tego absolutnie świadomy, że mnie to podjara. Wiedziałem. Ale może nie będzie aż tak źle. W sumie nie było aż tak źle. Dajmy to trochę w lewo i pchamy do przodu. Przy okazji oczywiście niszcząc po drodze te TGS-y. Jakieś zbiorniki energetyczne czy cokolwiek to jest. Co mi to da? Nie pamiętam za cholerę. I okej, chyba zniszczyłem wszystko. Tak mi się wydaje. I co z tego, że zniszczyłem wszystko? A to z tego, że przynajmniej już mnie to nie przypali. To dobrze. Bardzo mnie to cieszy w takim razie. Tam jest zejście na dół jakieś. Otwórzmy sobie to. Rozpruwacz to mech, piła plazmowa nie wezmę. Rozpruwacz to mech, jak, tak jak mówiłem. Tu jest wyjście, ale i tak będziemy musieli wrócić się na górę po to, co tam na górze zostało. Ja bym sobie z chęcią dostał tutaj apteczkę. Bo trochę mnie przyjarało. No ale cóż. Dobra, zabierzmy to. I wszystko trzeba eksplodować. To mógł być błąd, no ale cóż. Oh my god! You've got it! That's the piece we need. Get to the crew deck. Spoko, już lecę. Daleko nie zabiegłem. Cześć, Hammond. Over here! I've been trying to reach you, my comm was out. You got the singularity core, that's our ticket out of here. Get that core, McDonald! Don't wait for me! Oh, fuck me! No, nie najlepiej skończył. I tym razem zastosuję ten plan, o którym zawsze mówiłem, że... nie zawsze, ostatnio mówiłem, że go nie stosuję w żadnym wypadku. Mianowicie tego pana zestazuję. Przełączę się na karabin. I w dupie w niego absolutnie wszystko, co mam. Z powrotem na piłę plazmową. Ała! Okej, dobra, spoko. I jeszcze raz, staza, dziękuję. Ejdź! Ej, po rączce, i dziękuję. Nie wiem, czy to już. To już. Dobra. I just lost all of Hammond's vitals. Is he dead? Diamentowy półprzewodnik. It's just us now, Isaac. A no niestety jesteśmy sami. A ja zużyłem prawie całą stazę. I nie narzekałbym, gdybym jakiś punkt ładowania stazy dostał. Nie wymagam, ale byłbym bardzo wdzięczny. No ale cóż. Jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. W takim razie pozostaje nam już tylko stąd czym prędzej zmiatać. Oczywiście cały czas mieć na uwadze to, że coś może nas zaatakować. No, co niezły mam ochotę. No, ale raczej nic nie mogę na to poradzić. Okej, nic tu nie ma. Ciapajmy sobie to do środka. O, apteczkę, ale nie wezmę, no nic. Chyba, że podładuję sobie życie i wezmę małą apteczkę. Na tym etapie wydaje mi się, że powinni dawać większe apteczki, no ale cóż, mogę się mylić. Zresztą no tak jak jesteśmy dorypani w tej chwili i na fakt, z jakimi potworami się teraz zwykle mierzymy, to powinni teraz dawać takie podwójne albo potrójne nawet apteczki non-stop. Aniżeli takie pojedyncze. Tak, mordo, słyszałem to ostrzeżenie już parę razy. Nie musisz się powtarzać, no stop.
Czy ja tu byłem? Nie wiem, bardzo możliwe, że byłem. A tak, byłem! Okej, dobra, spoko. Ale w sumie dobra, zapiszmy sobie od razu. Niech będzie, niech stracę. Czas nas super mocno nie goni. Więc można na spokojnie sobie zapisać. I się stąd czym prędzej i jak najdalej zabierać. I myk! Przez chwilę myślałem, że nie zdążyłem. Ale na szczęście tak się nie stało. Tędy? Tędy! Na spokojnie, powolutku damy radę. No i wszystko sobie tutaj ładnie, pięknie bierze i eksploduje. Wygląda fajnie. To są takie niesamowite wybuchy, ale nadal wygląda fajnie. I bardzo przyjemnie. Ej, okej, czy tutaj czeka na nas jakiś... koleżka? Ano czeka. Kolega Sprinter. Speedster. Ustałem, że to są speedsterzy nowego pokolenia nekromorfów. Okej, czy mam jakiś... mam jakiś węzeł, dobra. Ale w sumie, czy jest sens teraz go używać, nie wiem. Szczerze powiedziawszy, bardziej by mi się opłacało chyba wrócić do magazynu. I sprzedać ten diamentowy półprzewodnik. Z nadzieją, że może jakimś cudem jednak się pojawił mój wyczekiwany kombinezon. Niestety się nie pojawił. A my tak, mamy złoty półprzewodnik i diamentowy, tak? Tak, no ale dobra, sprzedaj. I przesunąłem. Oba. Sprzedaj. Sprzedaj. Dobra. 87 tysi. Chyba troszeczkę ponad 87 tysi. Bombastycznie. Bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Ja tam nie narzekam, wręcz przeciwnie, bardzo się cieszę. No bo Isaac nie umie wchodzić po tej przeklętej platformie, drabinie. I kończymy. Który rozdział? 9 już. Czyli nam zostały tylko i wyłącznie 3 rozdziały. Szybko idzie. Niewykluczone, że nawet dzisiaj skończę tą grę. Góra jutro. Znaczy no, na pewno jutro ją skończę, ale... bardzo przepraszam. Ale czy dzisiaj? Nie wiem, zobaczę. Wszystko się okaże. Chociaż nie, dzisiaj wydaje mi się, że nie zdążę. Wydaje mi się, że nagram jeszcze ten odcinek i ewentualnie następny. Isaac, I've located the shuttle Hammond family. A jutro dokończę. Shit. No good. That shuttle's brain dead. Someone removed the navigation cards. God knows why. There's 3 of them scattered around the deck. I'm downloading their locations. I can't access the doors from here, so you'll need a crew key. If you can find those parts, I think we can get that shuttle operational again. Easy, kobieto. Zdaj się na najlepszego inżyniera i najlepszego łowcę nekromorfów, jaki istnieje na Ziemi. Na myła. Ja sobie poradzę, mnie nic nie zatrzyma. Najbardziej klipowata... ta... plansza. Czy no, lokacja. Czekam tylko na creepy piosenkę Twinkle Twinkle Little Star. Coś sobie zrobili. Bardzo prawdopodobne, że coś sobie zrobili, przez co płaszczkomorfy nie były w stanie ich przemienić, ale zgaduję, że jak tylko się przy mnie pojawią, to jakimś magicznym sposobem się już przemienią. Dobra, lecimy na górę. Nie zaczniemy uwagi, czy to był jakiś zapis, ale w sumie zapis jest tutaj.
tak samo w sumie jak warsztat. Ale ja chciałbym sobie zerknąć tutaj, czy jest jakiś główny sens się tutaj kręcić? Nie wiem, no nie bardzo. No, no, the shuttle is mine. I control access to the shuttle. If I could make the journey, I could fix everything. I'm sorry, Mr. Clark. Unless you can prove to me you can get it spaceworthy again, I'm afraid I can't let you through. I need to know you're on my side. Zgaduję, że gość jest postrzelowy. W sensie nie nabojem, tylko... Kuku. Ma kuku na mniu. Dobra, dopiero co zapisywałem, to na razie zapisywać nie... Będę? Nie mogę tego wziąć. Nie wiem czemu. No nic, trudno. Jakoś przeżyję. Chyba. O, witam. Dawno żeśmy się nie widzieli. Wait, czy ty chcesz znowu stworzyć tego pana nieśmiertelnego? Are you ready to ascend, Mr. Temple? Of course you are. Have no fear. You will play your part soon enough. Witness the conviction of a true believer! Okej. To chyba on wymordował tych tam... przed nami. Coś tak zmieni tak sam siebie, czy nie bardzo? No chyba nie bardzo. Ciekawe, czy będzie możliwość go zabić. Z chęcią to zrobię. Z wielką chęcią, naprawdę. Ja mam iść w prawo. Czy chcę iść w prawo? Nie wiem. Dobra, chodźmy w prawo. Po prostu chodźmy w prawo i ewentualnie się tutaj wrócimy któregoś razu, żeby pójść tam do tej sali. Wydaje mi się, że biegnąc bokiem, troszeczkę oszukujemy system. Ale te ragdole są całkiem nieźle zaprogramowane, nie powiem. Tam kolega nam nie zagrozi raczej. I zerknę sobie tutaj do szafeczki, czy mamy coś ciekawego? Nie bardzo. Więc jedziemy na dół. Za naszym walniętym doktorkiem. Nie bardzo mi się podoba, że aż dwa tutaj przelazły i jeszcze go jeden do mnie podbiegł aż... Aż do mnie! Idź ode mnie, ty głupia głową. Dobra, halo, proszę rozpruwacz. I jademy z koksem. Ła! Wszystko? Już? Spokój będzie? Ja mam taką nadzieję. Mam też nadzieję, że za chwilę obok będzie gdzieś jakiś punkt zapisu. Bo jest te 34 minuty, więc za chwilę będzie można by kończyć. Wydaje mi się, że idąc bokiem faktycznie trochę się oszukuje system i Isaac biega trochę szybciej. Nie jest to zbyt praktyczne. Pod kątem bezpieczeństwa, ale jest na pewno praktyczne pod kątem prędkości. Przynajmniej tak mi się wydaje. Dobra, wróćmy do amunicji, do piły plazmowej. Weźmy kolejny węzeł. Nie wiem, po co ja teraz zbieram, bo już raczej nie będę upgrade'ował nic konkretnego. Ale lepiej... Lepiej mieć, a nie użyć, a nie mieć, a potrzebować.
Mamy też klucz załoganta, bardzo fajnie, bardzo przyjemnie. Czyli teraz musimy najzwyczajniej w świecie wrócić na górę. I zgaduję, że tam tak przyjemnie już nie będzie. Halo, halo, dzień dobry. Mr. Clark, I really must speak with you. I'm very close to your position and... And I know you want to hear what I have to say. I can explain all this. So what happened? When you have the nav cards, I'll let you into the security station. We must talk. Hurry! Dobra, dobra. Tak dla pewności, klasycznie, jak zawsze... Ja wolę się pozbyć zagrożenia, zanim ono w ogóle powstanie. Ale ma stąd wyjść, tak? Ma stąd wyjść, okej, okay, dobra, w porządku. Także wychodzimy stąd na spokojnie. Właściwie skoro tam nie było drzwi, to gdzie on się podział? Teraz do mnie dotarło. Tam nie było żadnego innego wyjścia. What the heck? To jest dobre pytanie. Dobra, którędy? Teraz tędy, dobra. Ja bym chciał jakiś zapis serdeczny, taki szybciutki. Halo, halo, poproszę. Szkoda, że ta gra nie ma opcji zapisu po prostu w dowolnym miejscu, o dowolnej porze, w dowolnej chwili i w ogóle wszystko w dowolnym. No oczywiście, no jasne, why not? Przestań wypluwać z siebie te głupie psy i daj się do jasnej anielki zabić. Wypluł z siebie kurde parę psów naraz i myśli, że jest cwaniak. Zaskoczę się mordo, wcale nie jesteś cwany. Jestem cwańszy od ciebie. Dobra, niby tutaj mam jakoś wejść, ale jest zamknięte. Aha, bo potrzebuję do tego klucza załoganta. Dobra, spoko. Tu jest zawalone, tutaj mam jakąś szafeczkę, więc sobie do niej zerknę. Będę ja dopiero rozmowę, why not? I tu też jest jakiś pokój, właściwie toaleta damska. A w toalecie damskiej jest tylko szafeczka. Z 3000 kredytów. Okej. Okay. Why not? W przyszłości zamiast papieru toaletowego używa się kredytów do podcierania. Można i tak. Dobra, dajcie mi zapis, naprawdę, halo. Bez zapisu nie skończę odcinka. A czy mogłem skończyć odcinek, po prostu kontrolować następnym? Ale no. Lepiej zapisać. Na wypadek, gdyby coś się miało wydarzyć. Dobra, jest zapis. The life support system in Sleep Lock B has been shut down. You'll have to find an override nearby to get to the door. Tam jest coś dużego chyba. Ale czy tam jest coś naprawdę dużego? Jak duże to jest, przekonamy się w następnym odcinku. Ten będziemy kończyć. Mam nadzieję, że wam się spodobał. Jeśli tak, to pamiętajcie, by zostawić łapkę w górę, aby mnie o tym poinformować. A my widzimy się już wkrótce. A do tego czasu do zobaczenia, do usłyszenia, trzymajcie się i pa pa! Cześć!